Nazywam się Robert Szaj, jestem dyrektorem generalnym Fundacji Mikołajów Kopernikus. Witam Państwa na konferencji Kopernik na Ziemi Lubarskiej. Przez cały dzisiejszy dzień w Kinie Pokój będziemy dowiadywać się o tym, w jaki sposób powstało dzieło Mikołaja Kopernika i w jaki sposób oddziaływało później na współczesny świat. Chciałbym dzisiaj przywitać naszych gości, którzy przybyli na konferencję. Z wielką przyjemnością witam panią senator Bogusławę Orzechowską. Witam serdecznie wojewodę warmińsko-mazurskiego, pana Artura Chojeckiego. Widziałem kuratora warmińsko-mazurskiego, nie wiem czy jest na sali. Jest, witam serdecznie. Pan kurator daleko wyszedł. Witam przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego wraz z panią dyrektor Departamentu Turystyki zwaną panią Anną Jarosuk. Jest pani dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnej Grzegorz Kierozalski. Dyrektor Biura Reklamy Telewizji Polskiej, która jest partnerem dzisiejszej konferencji, pana Macieja Rodkiewicza. Partnerem również jest Radio Olsztyn, które na żywo transmituje rozmowy z naszymi gośćmi. Witam naszych przyjaciół i samorządowców. Mam zaszczyt przywitać burmistrza miasta Lubawa, pana Macieja Radkę, który jest partnerem konferencji i osobą, która wspiera tę konferencję. Wśród samorządowców jest wielu naszych przyjaciół. Witam wójta gminy Rybno, Tomasza Węczynowskiego, z której niepodobnie odbyła się pierwsza konferencja Kopernik na Ziemi, pierwsza i druga z tego co pamiętam, Kopernik na Ziemi Lubawskiej, a potem ta konferencja przeniosła się do Lubawy. Witam starostę Nowomiejskiego, dobrze widzę starostę Nowomiejskiego, tutaj światło miało oślepia, jest starosta Nowomiejski, witam starostę Działdowskiego, bo te dwa powiaty zahaczają o i są częścią Ziemi Lubawskiej. Witam wójta gminy Lubawa. Jest wójt z nami. Witam wójta gminy Grodziczno. Witam również, wiem, że miał do nas dotrzeć burmistrz Działdowa. Witam wszystkich samorządowców również z Lubawy. Chciałbym przywitać przedstawicieli dwóch najważniejszych organizacji naukowych, które wspierają Fundację Mikołajów Kopernikus. Witam wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, pana profesora Macieja Mikołajskiego. Prezesa Fundacji Mikołajów Kopernikus. Witam również prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, pana Janusza Jagłę oraz honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, pana doktora Brancewicza, Henryka Brancewicza. Panowie dotarli do nas z Krakowa. Witam również fundatora Fundacji Mikołajów Kopernikus, panią Weronikę Szaj, czyli moją mamę. Witam wykładowców, prelegentów. O tych prelegentach i wykładowcach za chwilę, bo to są naprawdę zacni goście. Jeżeli kogoś pominąłem, to przepraszam, ale witam wszystkich bardzo serdecznie, przedstawicieli szkół lubawskich, Uniwersytetu Astronomicznego z Lubawy i z Rybna, bo tutaj też są nasi studenci, którzy od kilku lat chodzą na nasze zajęcia, które organizujemy dzięki wsparciu Ministerstwa Pracy. Szanowni Państwo, dzisiejsza konferencja odbywa się dzięki wsparciu kilku instytucji. W szczególności chciałbym podziękować w pierwszej kolejności miastu Lubawa, która wspiera nie tylko naszą konferencję, ale również wiele naszych innych inicjatyw. Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu za wsparcie dzisiejszej konferencji. Ta konferencja odbywa się również dzięki wsparciu dwóm ministerstwom. Ministerstwu Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwu Nauki, za co również serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, chciałbym poprosić teraz o zabranie głosu naszych gości. W pierwszej kolejności poproszę panią senator Bogusławę Orzechowską. Wojewodo, szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za zaproszenie. Dla mnie wszelkie imprezy organizowane przez pana Roberta Szaja, przez Fundację Mikołajów Kopernikus, to jest naprawdę ogromne wydarzenie. To jest możliwość zapoznania się z astronomią, o której my
niewiele właściwie wiemy. I to jest możliwość rozwoju i intelektualnego, i możliwość rozwoju dla danego regionu. To, że taki człowiek tu jest, że taki człowiek pracuje na tym terenie i daje szansę rozwoju tego miasta, tych okolic, i że ja mam przyjemność go znać, to jest naprawdę ogromne wydarzenie. Życzę Wam przede wszystkim wielu wrażeń, chociaż one i tak będą, niezależnie od tego, który fragment tej konferencji będziecie Państwo oglądać. Na pewno stąd można wyjść tylko ubogaconym i ze świadomością, że my jesteśmy tylko drobnym punktem we wszechświecie, natomiast te umiejętności, ta wiedza, którą z nami chcą się podzielić naprawdę bardzo mądrzy ludzie, zawsze nam się może przydać. Wszystkiego najlepszego i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Teraz pana wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego o zabranie głosu. Szanowni Państwo, pan senator, panie dyrektorze, panie prezesie, wszyscy dostojni goście, samorządowcy, panie kuratorze, jest też z nami dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Drodzy uczniowie, szanowni Państwo, po raz drugi mam przyjemność uczestniczyć w konferencji poświęconej obecności Mikołaja Kopernika na ziemi lubawskiej, bo to jest główny motyw tych konferencji, chociaż ich zakres tematyczny jest dużo szerszy, bo obejmuje nie tylko geograficzną obecność Mikołaja Kopernika tutaj w Lubawie czy na tych terenach, ale obejmuje całość, czy dużą część zagadnień, którymi Mikołaj Kopernik w swojej pracy naukowej się zajmował. I to jest niezwykle cenna i ważna, i ważny kamyczek do poznawania tego wszechstronnego naukowca, ale człowieka o wielu talentach, o wielu osiągnięciach. Bardzo dziękuję za to, że propagujemy, że Państwo propagujecie obecność Mikołaja Kopernika na ziemi lubawskiej, ale szerzej możemy powiedzieć na Warmii i Mazurach. Mikołaj Kopernik to postać znana wszystkim Polakom, tak myślę, ale to postać znana powszechnie w całym świecie. Ale tak się jakoś złożyło, że głównie kojarzona z niedaleko w sumie położonym Toruniem. A trzeba to o tym mówić, głośno o tym mówić, że znaczna część twórczej pracy Mikołaja Kopernika związana była z naszym regionem, z Warmią, z Mazurami, z Olsztynem, z Fromborkiem, właśnie z ziemią lubawską. I tego typu przedsięwzięcia, tego typu konferencje, tego typu pasja, to bardzo mocno przyczynia się do rozsławienia i do przybliżenia Mikołaja Kopernika także jako osoby związanej z naszym regionem. I tutaj nieoceniona jest działalność właśnie pana dyrektora Roberta Szaja, który no, czyni to z ogromną pasją. Ja w ostatnim czasie miałem okazję towarzyszyć panu dyrektorowi w wielu zajęciach związanych właśnie z, czy to z propagowaniem astronomii, czy to wprost z propagowaniem Mikołaja Kopernika. I da się to w jakiś sposób, oczywiście w odpowiedniej skali, porównać właśnie z tą wszechstronnością samego mistrza Kopernika, bo tych pasji pan dyrektor ma wiele. Ja już tu nie chciałbym powtarzać słów, które pani senator wypowiedziała, ale bardzo dziękuję panie dyrektorze za to, co pan czyni w tym obszarze. I jeszcze raz podkreślając, że bardzo mi zależy na tym, żebyśmy jako region
bardziej mogli rozsławiać Mikołaja Kopernika i rozsławiać siebie poprzez Mikołaja Kopernika. Życzę, aby dzisiejsze obrady, żeby dzisiejsze wykłady, które sądząc po liście prelegentów powinny być pasjonujące i niezwykle pouczające. Życzę, aby to przedsięwzięcie rozwijało się i mogło jeszcze bardziej tę postać wybitnego naukowca, astronoma, Polaka przybliżać naszym mieszkańcom, młodzieży i przybliżać także w tym świecie globalnym. Dziękuję bardzo. Współgospodarza dzisiejszej konferencji, pana burmistrza Macieja Radkę, zabranie głosu. Panie senator, panie wojewodo, koledzy, koleżanki, samorządowcy, wszyscy szanowni państwo, drodzy wykładowcy, uczniowie wraz z opiekunami, wszyscy szanowni państwo jeszcze raz. Witam bardzo serdecznie w naszym kinie w Lubawie. Mikołaj Kopernik jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych Polaków. Cieszymy się, że w historię naszego 10-tysięcznego miasta wpisała się również jego postać. Postać z pewnością nietuzinkowa, której badania dały podwaliny pod rozwój nowoczesnej astronomii i nauki. Z badań Jerzego Drewnowskiego i Teresy Borawskiej wynika, że astronom 3, a może nawet 4 razy był w Lubawie u swego długoletniego przyjaciela, biskupa Tidemana Gizego, który przed swym wyniesieniem na biskupstwo chełmińskie był także, jak Kopernik, kanonikiem warmińskim. Po raz pierwszy Kopernik przybył do Lubawy w 1538 roku, a następnie w kwietniu 1939 roku, kiedy odwiedzał chorego na malarię biskupa Gizego. 2 miesiące później Kopernik również przyjechał do Lubawy, tym razem ze swoim uczniem Jerzym Joachim Retykiem. I to właśnie tutaj, w Lubawie, za namową Retyka i Gizego, Kopernik podjął decyzję o publikacji swojego największego dzieła. Postać astronoma wpisała się również w naszą lokalną historię za pośrednictwem przekazów ustnych. Jeden z nich, który dziś możemy śmiało nazwać legendą, głosi, że Kopernik miał w czasie swoich odwiedzin stworzyć i zrealizować plan wodociągów w Lubawie. To podanie zostało opisane w kronice Gustawa Licha, miasto Lubawa w Prusach Zachodnich, z uwzględnieniem ziemi lubawskiej, która została wydana w roku 1892. Jest to najstarsza znana nam kronika dotycząca Lubawy, a przetłumaczona została na język polski w roku ubiegłym. Może samej legendy przytaczać nie będę, większość na tej sali ją zna, ale generalnie chodziło o to, że kiedy Kopernik przebywał u nas na zamku, chciał ugasić pragnienie. Biskup Gize powiedział, że woda w Lubawie jest dobra i zdrowa, ale jest oddalone, źródło tej wody oddalone jest o 1/8 mili od miasta i kiedy ona dopływa do zamku, wówczas już jest ciepło. Wtedy wspólnie z biskupem Kopernik udali się do tego miejsca, stworzyli plan wodociągów i wspólnie z mieszkańcami taki rzekomo wodociąg miał powstać. I ta bardzo ramowa historia, szanowni państwo, pokazuje, jak ważna dla Lubawy jest postać Kopernika. Samorząd aktywnie uczestniczy w pracach województwa skierowanych na poszerzanie szlaku kopernikowskiego. Miasto, choć niewielkie, posiada bogatą historię, kulturę oraz może pochwalić się wysoką jakością życia mieszkańców, certyfikowaną przynależnością do Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego Życia, CITASL. Lubawa też, jak większość z nas wie, była przez ponad 500 lat główną rezydencją biskupów chełmińskich. Dzięki nim miasto rozwijało się gospodarczo i kulturowo. Biskup Mikołaj Krapicki zakupił na przykład dla lubawskich franciszkanów Biblię Gutenberga, która obecnie znajduje się w Pętlinie, a jej faksimile w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Będąc w Lubawie, nie można z pewnością zapomnieć o wspaniałych obiektach sakralnych. Gotyckim, zbudowanym w czerwonej cegle kościele pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Anny, barokowym drewnianym kościółku Świętej Barbary oraz renesansowym kościele Świętego Jana, w którym kasetonowy strop i stal zachwycają zwiedzających. Jednym z piękniejszych miejsc jest sanktuarium Matki Bożej Lipskiej, gdzie pośród bujnej zieleni znajduje się mały,
wybudowany w drugiej połowie XIX wieku kościółek. Nie trudno nie wspomnieć w tym miejscu o ruinach zamku i odkrytych piwnicach, które już za 3 lata zyskają nowe funkcje użytkowe i będą udostępnione dla mieszkańców. Lubawa to miasto, którego nie omijały wojny, pożary, zniszczenia. Jednakże za każdym razem podnosiło się z upadku dzięki solidarności i pracowitości mieszkańców naszego miasta. Właśnie w czynie społecznym, być może to brzmi śmiesznie i przypomina minioną epokę, ale właśnie w czynie społecznym powstały znajdujące się po mojej i lewej stronie łazienki lubawskie, czyli nasz park, które w 1930 roku zostały zbudowane przez grupę około 100 bezrobotnych osób na polecenie ówczesnego burmistrza Franciszka Patera. W budynku, w którym obecnie teraz się znajdujemy, jeszcze w czasach PRL-u były wyświetlane filmy kina objazdowego. Wtedy jeszcze była to własność prywatna pani Żelaznej, mieszkańcy siadali na drewnianych ławkach, a cenzura odbywała się przez zasłanianie czapką projektora przy niektórych scenach. Drodzy Państwo, zapraszam więc do Lubawy, miasta Kopernika, miasta biskupów chełmińskich, miasta zabytkowych kościołów i zaradnych ludzi. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza konferencja przybliży nam działalność Mikołaja Kopernika jeszcze bardziej niż dotychczas. Życzę Państwu miłego odbioru. Dziękuję bardzo. Głosu poproszę kuratora warmińsko-mazurskiego, pana Marka Nowackiego. To na pewno wielka radość jest móc być tutaj z Państwem na ziemi lubawskiej, na ziemi, na której gościł Mikołaj Kopernik. Postać powszechnie znana. Kiedyś używano pojęcia, że był on polihistorem. Dzisiaj bardziej używamy określenia człowiek renesansu. Dzięki temu, że był człowiekiem renesansu, mamy możliwość uczestniczyć w sposób jakby niekończący się w narracji o jego życiu, o jego dokonaniach. Przywołał tutaj szanowny pan burmistrz właśnie owe dokonanie opisane legendą. Powszechnie postać znana. Dziękuję bardzo środowisku, dziękuję bardzo fundacji za to, że niesiecie wiedzę o Mikołaju Koperniku, z którym jest moje życie mocno związane. Bo po pierwsze studiowałem na niedalekim Toruniu u uczelni imienia Mikołaja Kopernika. Również uczyłem się w liceum imienia Mikołaja Kopernika. Również przez kilkanaście lat nauczałem też w liceum Mikołaja Kopernika. W związku z tym mam wielki sentyment do naszego astronoma, do kogoś, kogo znają wszyscy na świecie, który tak wiele czasu spędził właśnie na tej naszej gościnnej Warmii i Mazurach, a także na państwa ziemi lubawskiej, ziemi, która tak pięknie wpisała się i się wpisuje w historię Rzeczypospolitej, ziemi, która dawała tak wielu wybitnych synów ojczyźnie naszej, ziemi, która od setek lat jest polską ziemią i biją tutaj polskie serca. Za to Państwu bardzo dziękuję, życzę udanej konferencji. Cieszę się, że po raz wtóry jestem tutaj na tej konferencji. Jeśli Pan Bóg pozwoli i gospodarze zaproszą, to w przyszłym roku również bym chciał być z Państwem. Dziękuję serdecznie. Zapraszam do zabrania głosu honorowego prezesa Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, pana doktora Henryka Brancewicza. Senator, szanowny panie wojewodo, szanowny panie kuratorze, szanowni państwo zarządzający w tym czy innym stopniu naszym krajem, drogi Robercie. Mam przyjemność być w Lubawie po raz drugi. I tu poproszono mnie, żebym na początku tejże konferencji powiedział parę słów w stylu Mikołaj Kopernik a Kraków. Co postaram się uczynić, ale postaram się to zrobić tak, żeby nie mówić o znanych powszechnie faktach. Bardzo mnie cieszyło zdanie pana kuratora i myślałem, że ja takie zdanie tu wypowiem jako pierwszy, no niestety zostałem wycofany na niższą pozycję, ale Mikołaj Kopernik, urodzony w roku 1473 w Toruniu, w roku 1491 przybywa do Krakowa, gdzie ma studiować. Podkreślam, 1491.
rok później niejaki Krzysztof Kolumb wypływa na zachód, jak się to powszechnie mówi, odkrywa Amerykę. Tą datę odkrycia Ameryki często uważa się za początek renesansu. I to zdanie, że Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu, tu trzeba podkreślić, to zrobił pan kurator i to robię ja. To był wspaniały człowiek. Postudiował sobie w Krakowie 4 lata, wyjechał do Włoch. Różne tam były losy, ale w pewnym momencie wraca do kraju i tu oddaje się pracy astronomicznej. No trudno powtarzać, ważnym jest to, co pan Robert Szaj zrobił, że ta lubawa, którą rozpowszechnił, to narratio prima, czyli pełne takie silne oddziaływanie na świat, że coś ważnego w astronomii się stało. Różnie to traktują różne uniwersytety, ale macierzysty Uniwersytet Mikołaja Kopernika też tutaj miał różne w historii postawy, ale przychodzi wiek XVIII, kiedy do świadomości powszechnej dochodzi, że Kopernik coś istotnego zrobił. I wtedy jeszcze ten szum antykopernikowski istnieje, ale w XIX wieku przychodzi wielka świadomość. I tak dla uczczenia Mikołaja Kopernika w Krakowie w roku 1823 powstaje w kościele świętej Anny epitafium poświęcony Mikołaju Kopernikowi. Tu w tym momencie można powiedzieć, że zaczyna się ta powszechna działalność podkreślająca jego ważność. No i w samym tylko mieście Krakowie postawiono ileś tam pamiątek po Mikołaju Koperniku, jak na przykład w Polskiej Akademii Umiejętności, czyli mówimy o końcu wieku XIX, powstaje bardzo ładny, nieduży pomnik Kopernika. W auli Collegium Maius, czyli w głównej auli uniwersyteckiej, po piersie Kopernika i tak dalej. Tego pochodzi, tego jest bardzo dużo, bardzo dużo. I czcimy Mikołaja Kopernika i przychodzi rok 1900, gdzie w Krakowie na dziedzińcu Collegium Maius, czyli tego najstarszego budynku uniwersyteckiego zachowanego, gdzie na środku stała taka spódzienka, postawiono pomnik Mikołaja Kopernika. Piękny pomnik Mikołaja Kopernika. On sobie tam stoi, ale powstają inne rzeczy i przychodzi II wojna światowa, o której warto tutaj wspomnieć. Niemcy, a powiedziałbym mocniej Niemcy hitlerowskie, chciały sobie przywłaszczyć Mikołaja Kopernika i w roku 1943, czyli 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, są ogromne obchody kopernikowskie, hitlerowskie. Piękne serie znaczków i tak dalej. Natomiast polski naród jest gdzieś tam odsunięty, ciemiężony i tak dalej. Kończy się II wojna światowa i przychodzi rok 1953, to jest 410-lecie śmierci Mikołaja Kopernika i w Polsce są zorganizowane specjalne obchody kopernikowskie na taką niepełną rocznicę, ale to w zastępstwie tego niedopuszczonego roku 10 lat wcześniej. Wtedy to z jednej strony pomnik Kopernika, znajdujący się na dziedzińcu Collegium Maius, zostaje przeniesiony na planty i do dziś dnia stoi na plantach, a tam wraca ta studzienka klasyczna. To jest takie jedno zdarzenie. Ale temu władze tamtejsze nadały wielkie znaczenie. I teraz muszę powiedzieć o takich rzeczach. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii bierze w tym udział i to na poważną skalę, a całe uroczystości są sterowane przez władze. Członek towarzystwa, pan Tadeusz Przypkowski, lekarz z Jędrzejowa, który założył wspaniałe muzeum astronomiczne, postanawia
zrekonstruować przyrządy, którymi się Mikołaj Kopernik posługiwał. I w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii zostają wykonane te przyrządy. One są natychmiastowo postawione w Muzeum Uniwersyteckim Kolegium Majów, gdzie znajdują się do dnia dzisiejszego, a są to podobne do tego, czyli sfera armilarna, taki głetum, czyli takie domierzenie sądu i taka tablica. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ostatecznie przekazało to do Kolegium Majów na własność. Ale to jest taki bardzo ważny akcent pokazany całemu społeczeństwu, które przyjdzie, przyrządów, jakimi Kopernik się posługiwał, a Kopernik tymi przyrządami coś tam zrobił. Proszę Państwa, mijają lata, Kopernika czcimy na różne sposoby i w Krakowie w latach 80. powstaje komitet kopernikowski, który ma czcić tego wielkiego człowieka i stawia sobie takie zadania, jak postawienie obserwatorium, planetarium i tak dalej, i tak dalej. Żadnego z tych zadań ostatecznie nie wykonano, bo przyszły zmiany ustrojowe i to się jakoś tak bardzo fajnie rozpłynęło, ale pamiętajmy o osobie pana Szypkowskiego. I dochodzimy do tych czasów najnowszych, gdzie tutaj na tej ziemi jest pan Szaj, który z ogromnym zapałem zajmuje się astronomią, nieastronomią, popularyzacją Kopernika i tak dalej. No i chwalmy to, że ta tradycja się rodzi. W ramach tego obchodu jeszcze roku 54 na zlecenie władz państwowych ówczesnych artysta grafik pan Rajewicz rysuje taki portret Kopernika, który jest symbolem obchodu 1453. Tutaj dla pana prezesa Szaja jest obrazek pana Rajewicza przedstawiający tą wiadomość. Mikołaj Kopernik, ten przyrządnik, a tutaj jest jeszcze podpis Rajewicza. To jest od Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Myśmy się zebrali w dniu dzisiejszym. Cieszymy się, że mówimy o Koperniku, ale konkurencja nie śpi. W dniu dzisiejszym w mieście Kraków, może nie o tej porze, bo po południu, rozpoczyna się Kopernikus Festival 2017. Całe, co się dzieje na tym festiwalu, jest w tej gazetce napisane. Ja ją też zostawię. Różne ciekawe odczyty. Tutaj są sponsorzy tej wielkiej imprezy. Ciekawe, że Towarzystwo Miłośników Astronomii nawet nie zostało zaproszone. Ale ja przeczytałem cały plan i tak się zastanawiam, czy jest choć jeden wykład na temat astronomii. I tak powiem. Występuje tam ksiądz Heller, ale czy ksiądz Heller jest astronomem czy kosmologiem, nie wiem jak to rozdzielić. Występuje astronomka, ale zajmująca się innymi rzeczami, pani Ochojska. Astronomii w tym festiwalu nie ma. W związku z czym my, Krakusi, przyjechaliśmy do Lubawy, żeby się zająć astronomią. Tuż przed przyjazdem tutaj dowiedziałem się, i wiadomość jest niesprawdzana, ale ja nie tak powiem, że już po śmierci Kopernika Kraków został odwiedzony przez Joachima Rytyka. W Krakowie został postawiony przez Rytyka obelisk Rytyka. To była taka z kamienia iglica zakończona kulą i ona była używana przez Rytyka do jakichś tam pomiarów kątowych. Ona się nie zachowała, co gorsze nie zachowało się świadomość, gdzie to stało, bo się podaje trzy, a myśmy znaleźli czwarte miejsce, gdzie to mogło stać. Ale był Rytyk w Krakowie i robił tam pomiary. To też jest ważne, że on przyjechał tam, a nie gdzie indziej. Widocznie tam były właściwe warunki. Tyle króciutko chciałbym mówić o Koperniku, wielkim człowieku, człowieku renesansu, który zmienił nasze myślenie i mnie się wydaje,
że to, że potrafimy wypełnić taką salę, jest naprawdę pięknym dowodem uznania dla wielkiego uczonego i wielkiej sympatii dla tego, który nas tu wprowadził. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Zapraszam prezesa Fundacji Nikolaus-Kopernikus, wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, pana profesora Macieja Mikołajewskiego. Jeszcze chciałbym przywitać przy okazji też przedstawicieli i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, i naukowców, astronomów. Jest z nami pani dr Jadwiga Biała, która przez kilkadziesiąt prawie lat była dyrektorem Planetarium i Obserwatorium w Olsztynie. Jest z nami Bartek Dąbrowski, który pracuje na takim najnowszym i chyba najnowocześniejszym urządzeniu naukowym warmińsko-mazurskim na radioteleskopie LOFAR. Jest nasz przyjaciel Jacek Drążkowski, astronom z Lidzbarka Warmińskiego, z naszego bratniego obserwatorium astronomicznego, właściwie dostrzegalni, nie, gwiazdopatrzni z Lidzbarka Warmińskiego. Jest z nami jeszcze wiele osób, których serdecznie witam. Panie profesorze, proszę. Panie senator, panie wojewodo, panie burmistrzu, dostojni goście, szanowni państwo, drogi Robercie, nie uciekaj. Pozwólcie państwo, że też podzielę się drobną refleksją. Kilka lat temu, to był chyba rok 2009, rok astronomii, ja uczestniczyłem w otwarciu wystawy, na którym jednym z głównych eksponatów było pierwsze wydanie do Revolutionibus. Otwarte oczywiście za pancerną szybą, otwarte na znanej wszystkim stronie z modelem, schematem właściwie kosmologicznym Układu Słonecznego. Gdzieś tam obok skromnie było faksymile tego rysunku, który państwo macie na tych programach, plakatach dzisiejszej konferencji, z autografu, z rękopisu, sławnego rękopisu Kopernika, który jest w Krakowie. I tak się zdarzyło, że profesor sztuk pięknych, artysta, malarz, spojrzał na te dwa rysunki i mówi, przecież one się różnią. Nawet, być może trzeba było oka plastyka, żeby zwrócić na to uwagę, nawet ululiśmy taki dowcip w Urani, jeszcze za mojego poprzednika, redaktora Andrzeja Boszczyka, publikując obok te dwa rysunki, jak zabawa dla dzieci, znajdź 10 czy tam 8, czy ile szczegółów różniących te dwa rysunki. Ale to od takiej zabawy poczynając, okazuje się, że sprawa ma drugie dno, bardzo głębokie i związane właśnie z tym miejscem, w którym dzisiaj się znajdujemy. Proszę państwa, ten rękopis, którego tutaj w stronę z niego macie państwo na tych programach, tkwił głęboko w skrzyni w Romborku. Przyjechał retyk, namówił Kopernika, żeby wyciągnął go z tej skrzyni. I to, co było później drukowane, wcale nie było drukowane z tego rękopisu. Musiały powstać odpisy, nad którymi z retykiem mistrz pracował. Pracował w ogromnej mierze tu, 100 metrów od tego miejsca, gdzie, od tego kina, na zamku w Lwowie. I to stąd wychodziły fragmenty dzieła, później drukowane jako pierwsze wydanie w Norymberdze. Mam nadzieję, że te spotkania naukowe w Lwowie, może coroczne, doprowadzą do tego, że kiedyś będziemy mogli, znajdziemy, tak zintensyfikujemy badania, poszukiwania na świecie, że znajdziemy ten rysunek w takiej wersji, jak go Kopernik z retykiem posłali do druku. Przypominanie o tym jest misją, którą z dumą nasza fundacja, Fundacja Nikolaus Kopernikus, kultywuje i mam nadzieję, że spodobają się państwu nasze dzisiejsze propozycje. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy
do clou naszej konferencji. Chciałbym przedstawić prowadzącego dzisiejszą konferencję. Jest nim profesor Jarosław Bodarczyk, dyrektor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Prosiłbym o pokazanie się, panie profesorze. Zapraszam w to moje miejsce, żeby przedstawić najpierw wykładowców, a potem już oddać głos poszczególnym prelegentom. Dzień dobry, witam państwa serdecznie, dziękując jednocześnie za zaproszenie i za możliwość podzielenia się z państwem różnymi nowymi informacjami dotyczącymi Mikołaja Kopernika, jego spuścizny i wszystkiego tego, co jest istotne dla zbudowania pełnego obrazu geniuszu tego wielkiego uczonego. Zaczynamy od wystąpień dwóch naszych zagranicznych gości. Pierwsze wystąpienie wygłosi profesor André Godeau z Stanów Zjednoczonych, Stonehill College w Massachusetts. Jest on badaczem, który poświęcił całe swoje naukowe życie zgłębianiu przede wszystkim tego okresu w życiu Mikołaja Kopernika, który doprowadził go do stworzenia teorii heliocentrycznej, ale również, co jest niezwykle godne podkreślenia, jest to amerykański historyk nauki, który zadał sobie trud, by zgłębić tajniki języka polskiego i podjął się niezwykłej, tytanicznej pracy przekładu bardzo ważnej dla kopernikologii książki napisanej przez Ludwika Antoniego Birkenmayera Mikołaj Kopernik, część pierwsza i wydanej w 1900 roku w Krakowie. Książki, która po dziś dzień jest punktem odniesienia dla wszystkich badań dotyczących Mikołaja Kopernika i jego dzieła. Director Shai, honored guests, ladies and gentlemen, as you know, my talk is on the great pioneer of Copernican studies, Ludwig Antonin Birkenmayer. And I will try today to present as clearly as I can some details, so be patient, bear with me. I will try to explain as best I can what Birkenmayer achieved. I began to learn to read Polish, and I have to emphasize reading Polish, in 1991. And I'm still learning. Some years later, I visited Uppsala to investigate Copernicus's books. And it was then in particular that I became acquainted with Ludwig Antoni Birkenmayer's materials towards a biography of Copernicus from 1900. I soon realized that Jerzy Dobrzycki and Owen Gingerich had supervised a partial translation of Birkenmayer's work, which I refer to as the Smithsonian translation, which provided a sufficient guide to Birkenmayer's materials as to lead me to conclude that it was indispensable. With the aid of the Smithsonian translation, surrounded by two dictionaries and a grammar handbook, and with occasional assistance and advice from Robert Potonski and Elżbieta Jung of the University of Łódź, I have been trying to turn Birkenmayer's often long, complex, and cryptic sentences into readable English. I am about one-third of the way through, far enough, I think, to offer some thoughts on the importance of his contributions to Copernican scholarship. Now that a work from 1900 is outdated in many respects goes without saying. It is virtually inevitable that an early work will suffer neglect because of later corrections or advances, key to the very contributions that Birkenmayer made. Here I intend to offer only a few examples. My focus is first on historical context, by which I mean Birkenmayer's historical context and Copernicus's historical context.
Second, I will focus on insights that somehow were either lost or underappreciated. The photograph that you see of Birkenmeier was taken, we believe, in 1929, the year of his death.